Drukarki to urządzenia, które drukują tekst i grafikę z komputera na papierze. Zobaczmy, jak można drukować dokumenty i jakie ustawienia pozwolą uzyskać optymalne rezultaty. Po pierwsze, upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i włączona. Wydrukujmy teraz dokument. Robi się to właściwie w ten sam sposób we wszystkich programach systemu Windows. Polecenie drukowania zazwyczaj znajduje się w menu Plik. Aby wydrukować dokument, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj. Jednak zanim wydrukujemy dokument, zwróćmy uwagę na kilka dostępnych opcji. Jeśli dokument ma kilka stron, możesz wybrać, które strony mają zostać wydrukowane. Załóżmy, że chcesz wydrukować tylko pierwszych 5 stron. W tym miejscu w polu Strony wpisz 1-5. Chcąc wydrukować tylko drugą i czwartą stronę, wpiszesz 2-4. W ten sposób. Możesz również wydrukować od razu więcej niż jedną kopię. W polu Liczba kopii wpisz, ile kopii chcesz wydrukować. Możesz też wybrać liczbę, klikając te małe strzałki. Dobrze, drukujmy zatem. W czasie drukowania dokumentu, tutaj u dołu ekranu, jest wyświetlany ten symbol. Niekiedy trzeba zmienić także położenie dokumentu na arkuszu papieru. W większości programów możesz zmienić to położenie nazywane orientacją, klikając polecenie Ustawienia strony w menu Plik. Do wyboru masz dwie opcje orientacji – pionowa i pozioma. W orientacji pionowej dokument jest drukowany tak, aby można go było wygodnie oglądać pionowo. W ten sposób. W orientacji poziomej dokument jest drukowany tak, aby można go było wygodnie oglądać poziomo. W ten sposób. Użyjmy orientacji poziomej. Zauważ, że możesz zmienić szerokość marginesów oraz inne ustawienia. Aby potwierdzić nowe ustawienia, kliknij przycisk OK. Dokument jest gotowy do wydrukowania, ale najpierw sprawdźmy, jak będzie wyglądał. Aby zobaczyć podgląd, kliknij polecenie Podgląd wydruku w menu Plik. Podgląd wydruku pokazuje dokładnie, jak strony zostaną wydrukowane. Jeżeli odpowiada Ci to, co widzisz, możesz zacząć drukować, klikając tutaj. Teraz znasz już podstawy drukowania dokumentów.